Niebieskie tak, czerwone nie. Witam wszystkich, którzy pracują w startupie. Moja firma zaczynała jako startup. Powiem wam, że powinniście zmienić myślenie, ponieważ wszyscy powinniście myśleć tak jak startup. Czym jest startup? To instytucja, która jest stworzona z myślą o dostarczaniu produktów lub usług, ale w warunkach skrajnej niepewności. Rynek jest niepewny. Zgodzicie się ze mną. Żyjemy w warunkach skrajnej niepewności. Tymczasem ci, którzy pracują w dużych korporacjach, mają duże plany, strategie na lata. Czy to ma szansę powodzenia? Czarne łabędzie. Wszyscy słyszeli o czarnych łabędziach. Coś, co totalnie rozwala system. Słuchajcie, ale ich jest coraz więcej. 2001 rok, World Trade Center. 2009, czy tam 2008, kryzys finansowy. Gdzie tam w Ameryce, Amerykanie, coś tam w banku zrobili. Jaki to ma wpływ w ogóle gdzieś na Polskę? Jedziemy dalej. Pamiętacie? Dwa ostatnie? COVID. Totalnie zmienił wszystko. I jak już myślałeś, że nie może być gorzej, wojna na Ukrainie. W związku z czym, co nam daje możliwość myślenia o tym, że mamy działać jak duże korpo? Wszyscy powinniśmy pracować jak startupy. Uwaga, to nie wszystko z karteczkami. Widzicie to logo tutaj? Nie ma lokowania produktu. Są trzy książki do wygrania. Co to jest produkt? Jakaś idea jeszcze? Dobrze. Ktoś jeszcze? Ty i ty. Blisko. Dla ciebie książka. Produkt to wartość. Mówimy tu dzisiaj dużo o value, nie? Produkt to wartość dla ludzi, którzy są klientami naszej firmy. To jest nasz produkt. Nic więcej. Ale ja będę mówił o czymś innym. O eksperymencie. Produkt to eksperyment, którego efektem jest wiedza, jak zbudować rentowną działalność. Jak to jest z tym produktem? Mamy pomysł, tworzymy, produkujemy. Cześć. Nie, ważne jest, żeby przejść całą pętlę zwrotną. Przez pomiary, dane, uczenie się i tutaj dopiero obieramy kierunek. I lecimy kolejnie z pętlą zwrotną. I to jest właśnie istota produktu. Ma być wartością dla klienta, a dla nas ma być eksperymentem, czy klient tego rzeczywiście potrzebuje. Filozofia Lean, bo na niej się oparłem, mówi, dowiedzmy się, kiedy i w co inwestować nasz wysiłek, oszczędzimy pieniądze. Zatem nie mamy czasu, są czarne łabędzie. Za chwilę coś może być. Bo musimy to robić szybko i wiedzieć, że to, co produkujemy, klient chce, jest dla niego wartością, a dla nas daje nam tą rentowność. Uwaga, druga książka do wygrania. MVP. Co to jest MVP? Ale nie wygrana. No, co to jest MVP? Ty powiedziałeś sprawdzić? Dla ciebie jest książka. Pierwsza definicja. To taka wersja nowego produktu była ściąga wcześniej, która umożliwia nam wykonanie pełnej pętli, tworzenie, pomiary, uczenie przy minimalnym wysiłku i minimalnym czasie poświęconym na rozwój tego produktu. Mam wiedzieć szybko, ale być pewni, co ci klienci są jak dzieci. Oni mówią, chcemy. Jak im damy? Nie chcę. Nie podoba nam się.
to są nasi klienci, ale to oni kreują naszą wartość i nasz zysk. Czyli mówimy o tym. Tworzenie, pomiary, uczenie. Tworzenie, pomiary, uczenie. MVP, MVP. Lecimy. To jest ta pętla zwrotna, która jest dla nas ważna. Książka dla ciebie, dlatego, że powiedziałeś, że próbujemy. To wersja produktu, która pozwala zebrać nam maksymalną ilość potwierdzonej wiedzy o klientach najmniejszym wysiłkiem. I to jest trochę definicji, bo pierwszą część za chwilę będziemy mieli za sobą. MVP koncentruje się na dwóch najważniejszych rzeczach. Pozyskanie informacji zwrotnych o kliencie, czy w ogóle kontynuować pracę, czy klienci tego będą chcieli, czy to budzi ich zainteresowanie, jakich funkcjonalności potrzebują. Ja nie wiem. Jak siadam, mam pomysł, to mi się wydaje. A drugi to jest koszt. Czyli stworzymy taki produkt, który jest dostosowany do tego testu i bazujemy na podejściu, że wypuszczamy coś na rynek, ale nie po to, żeby zarobić, tylko żeby zweryfikować, czy klient tego chce, czy to jest dla niego wartość, czy za to zapłaci. Oczywiście robiąc jak najwięcej pętli. Czerwony trójkąt. Znacie, nie? Na tej konferencji to ja mogę mówić o trójkątach. U siebie w firmie jest trudniej. Słuchajcie, budżet, czas, zakres. Jesteś najlepszym IT project managerem, jeśli zrobiłeś w budżecie, czasie i zakresie. Zarząd zachwycony. Co z tego? Klienci tego nie chcą. Mimo, że dostarczyłeś, klienci tego nie chcą. Część druga. Akt wiary. Nie wyszliście, znaczy, że chcecie uczynić to. Jesteście gotowi. Co to jest akt wiary? Tu wykminiłem. Mi się uda. Patrzę na startupy. Wszystkim się uda. Każdy myśli, mi się uda. Mam świetny produkt. Akt wiary bazuje na dwóch hipotezach. Hipotezie wartości, hipotezie wzrostu. Definicyjnie. Za chwilę, ale prosty przykład. Mam technologię X, mogę zdobyć rynek Y, bo mam jakieś cechy Z. Ktoś inny myśli, ha, minęło tam 10 lat. Mam nową technologię, mogę zdobyć nowy rynek, bo mam nowe feature'y albo funkcjonalności, ale jakaś cecha jest, co wyróżnia nas produkt. I teraz karteczki są. Bo ja wam powiem o największym akcie badania wiary w XX wieku. Tylko musicie się ujawnić. Niebiescy to są X-y. Ja podnoszę. Czerwoni to jest Y i Z. Tam macie lata i podnosicie ręce. Ja muszę wiedzieć, czy ja do was przemówię. Dobra, jest parę osób, które może to pamiętać. Słuchajcie, notabene, nie pytam, ile jest zetek. Co ja jako X mogę wiedzieć o potrzebach zetek? No nic, chyba, że mam dziecko. Tak? W takim wieku, które może wydawać pieniądze. Mówiłem. Największe badanie aktu wiary. Uwaga, czerwone. Jest książka? Pytanie dla nas. Jaki akt wiary badało Sony 1 lipca 1979 roku? Zetk. Nie? X. Dajesz. Nie. Blisko, ale nie. Pytanie jest takie. Jaki akt wiary w 79 roku, poprzedniego wieku, badało Sony? Proszę. Blisko. Rozwiń. No rozwiń. Masz szansę. Książka dla ciebie. Sony zbadało podstawowy akt wiary. 79 rok. Czy ludzie będą chcieli chodzić z muzyką wszędzie?
Wiecie, że chcieli. Ja wam jeszcze powiem, jaki to był feature, bo tu się feature'y źle kojarzą. Tu było gniazdo słuchawkowe, nawet dwa. Można było słuchać w parach. Love. To jest MLP. To jest love. Pytanie poza konkursem. No, założyłem, że będą jednak młodsze generacje. Steve Jobs. Jaki badał akt wiary? Poza konkursem. Tak, dokładnie. Czy ludzie będą chcieli płacić za muzykę? I uwaga, pamiętacie CHX, Z, rynek i tak dalej? To jest dokładnie ta ścieżka. Za X lat mamy nowe technologie, tylko że Steve Jobs już wiedział, że można chodzić z Walkmanem, ludzie będą słuchać muzykę, tylko nie wiedział, czy będą za to płacić. Przetarł ścieżki, zbił pieniądze. I to jest właśnie to. Na tym polega akt wiary. My mamy sprawdzić, czy ludzie tego chcą. Minimalnym kosztem. Więc wróćmy do tych podstawowych aktów wiary, tych podstawowych hipotez. Hipoteza wartości i wzrostu. Pierwsza mówi, ma na celu sprawdzenie, czy produkt, usługa oferują wartość swoim użytkownikom, czy jej szkodzą. Ile feature'ów żeśmy dostarczyli, które spowodowało, że nasz produkt już jest w ogóle niefajny. Był fajny, przestał być fajny. Nie wiem czemu. I druga hipoteza, bo to pamiętacie, wiara. Wrócę. Wartość. Ja mam wiarę, że jest wartość, ale ja muszę ją tą hipotezę w jakiś sposób zmierzyć. Wzrost. To mamy hipotezę, która mówi, że musimy sprawdzić, w jaki sposób ludzie dowiedzą się o naszym produkcie i jak będziemy wzrastać z tym produktem. Viral. Znacie słowo? Idealne do tego. Jak coś się rozchodzi wiralowo, druga hipoteza jest od razu sprawdzona. Bo klientów nie interesuje, jak długo, tylko czy zaspokaja ich potrzeby, czy oni będą chcieli za to zapłacić. Więcej, Steve Jobs, przepraszam o to, ale on miał dar. On jeszcze nie wypuszczał, a ludzie już kupowali w ciemno, bo wierzyli, że on daje świetne produkty. To była ich wiara. Polecam. To jest odpowiedź na wasz akt wiary. Powtórzę. Celem MVP jest przejście szybkie pęty zwrotnej. Tworzenie pomiary uczenia. I lecimy. Uwaga, można się kiedyś wycofać, bo może już nie działa. Może powinniśmy gdzieś zmienić kierunek. MVP to nie produkt. W ogóle nie byłoby tej prezentacji, gdyby nie to, że chciałem zgłębić, bo wszyscy mi mówili, zróbcie MVP. Czyli czytaj wczesną wersję produktu. Wrzućmy. A potem będziemy dawać MMF-y. Sprawdziłem u tego niebieskiego źródła? Nie. To sposób, żeby dowiedzieć się od użytkowników. To jest MVP. Sposób, żeby się dowiedzieć. To jest badanie aktu wiary. Część trzecia. Czym jest albo nie jest akt wiary? Tylko dwa przykłady. Mam jeszcze 4 minuty i będą odpowiedzi. Słuchajcie. Świetnie, jest tutaj tyle X-ów, że oni to pamiętają. Był sobie człowiek w 99 roku, internet już był. W 99 roku internet już był. To ja mówię od razu. I co on pomyślał? Fajnie byłby mi job w internecie z dudami. Pomysł jest świetny. Tylko on potrzebował zbadać jeden akt podstawowej wiary. Czy klienci będą kupować online buty bez przymierzenia? Dzisiaj Zalando, fru, przepraszam za lokowanie. Lecimy, nie, 10 sztuk z powrotem, zwroty i tak dalej. Rynek się kręci. Wtedy Tandeta, Przymierzanko czy inne place w innych miastach. Tylko pamiętajcie, że to ma być coś minimalnym kosztem. Co zrobił gość? Proszę cię po uliczce, no, takiej naszej floriańskiej, jak była jeszcze floriańską i sprzedawała rzeczy i porobił zdjęcia. Rozmiary i zrobił dziś, byście powiedzieli, fake stronę. I ludzie zaczęli to kupować. A on szedł do sklepu, poproszę buciki, ciach, pakował i tak dalej. Zrobił to minimalnym kosztem, zbadał swój akt wiary. Więcej. On prawie nie wydał kasy, a mógł sprawdzić, czy w 100% pierwszy klient wiedział i dostawał to, co chciał. Miał buty,
Dostarczone, dostarczone. Zwroty, pewnie z czasem też to opanowali. I to jest podstawowe założenie w MP. Sprawdź swój akt wiary minimalnym kosztem. Działa jak startup. Zarząd cię pokocha. Drugi przykład. Za chwilę pamiętajcie, że to eksperyment weryfikujący akt wiary. Drugi. Dałem taki, wiecie, żeby można było zrozumieć, żeby nie tylko dla geeków. Wyobraźcie sobie konferencję jak dziś. San Francisco, 2007 rok. Przyjeżdżają za miliony monet ludzie, najczęściej do hotelów, ten jest na pewno tani. I co oni chcieli zrobić? Przede wszystkim mieli kawalerkę, taką większą kawalerkę i chcieli zbadać swój podstawowy akt wiary. Czy ludzie, słuchajcie, to jest coś, co dzisiaj się wydaje proste. Czy ludzie będą chcieli mieszkać u przypadkowych osób prywatnych? Jak sobie to napisałem, przeczytałem, myślałem nie. Ale wiecie, co oni zrobili? Znowu strona, wystawili swoją kawalerkę, sprzedała się. Słuchajcie, jaki oni mieli ruch, bo zaraz zaczęli wystawiać kawalerki i mieszkania swoich znajomych pod tą konferencję i zobaczyli, działa. I to jest właśnie Airbnb. To jest badanie aktu wiary sprawdzonego. Dzisiaj firma potentat. Czy oni zainwestowali dużo? W 2007 roku myślę, że sami sobie wyklepali tą stronę gdzieś. Nie było. Bo MVP to pętla zwrotna. Od wydaje mi się, mam wiarę do tego, że wiem. Bo zrobiłem parę tych cyklów. I to jest jakby istota całego MVP. Dziś jest inaczej. Pytanie do was. Przykład o MVP. Z waszego podwórka. Coś, co się nadaje na MVP. Co spełnia tą definicję. Uwaga, niewczesna wersja mojego produktu. Jeszcze jakiś przykład MVP? Mamy jeszcze 5 minut, biorąc pod uwagę. Słuchajcie, ja wam w ogóle radzę działać jak MVP, nie jak wersja wstępna produktu. Dziecko mówi, chce smartwatcha za 4 koła. Świetnie. Masz opaskę za 100. Zobaczymy, czy będziesz chodził. Spełnia, tak? Troszeczkę naciągam, tak? Ale badamy jego akt wiary, czy on rzeczywiście chce. Tato chce psa. Masz tu maskotkę, chodź z nim na spacer. Sprawdzimy. Słuchajcie, ja was zachęcam do niebieskiego, dla tych, którzy chcą zacząć myśleć o swoich produktach w kategorii MVP eksperymentu, albo do czerwonego, kiedy wam się znudzi korpo i chcecie założyć startup. Do tego was serdecznie zachęcam. I na koniec, bo tam chyba jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie tylko testowałem żonę. To jest test dla mnie. Słuchajcie, od 4 lat jestem na tej konferencji. Widziałem tu wielu prelegentów. Się zastanawiałem, co ja wam mogę powiedzieć, że ja nic nie robię, cały czas walimy w tym kodzie i tak dalej, zarządzamy. I stwierdziłem, ja sprawdzę, czy mam jakąś wartość do przekazania i czy mi się będzie podobało. Karteczki. Niebieskie, podobało się, czerwone nie. Dziękuję. Wszystko.